To są 3 sekundy? No i co? Witajcie piwni Hopedzi. Przyjechaliśmy do Lublina wczoraj. Chcieliśmy nakręcić odcinek o piwnym Lublinie, co tu warto zjeść, zobaczyć, ale zatrzymała nas wczoraj premiera fotografa i trochę się przeciągnęła. Super miejsce, super ludzie, super impreza. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i chcemy tutaj wrócić. Na pewno to wrócimy. Jesteśmy na kolejnym przystanku na naszej premierowej trasie St. Nomer 2014. Dojechaliśmy do Krakowa. Zaczynamy od krakowskiego Kazimierza i strefy piwa, gdzie będziemy prezentować nasze piwa. A Kazimierz nie przypadkiem, dlatego że to jest miejsce, na którym się narodziła nasza nowa świecka tradycja, czyli multitapy, wielokrany, miejsca, w których możecie spróbować wielu piw rzemieślniczych i w których beczki rotują. Dla Was to może nie do pomyślenia, ale kilka lat temu tylko tutaj na Kazimierzu w dwóch pubach w Umercie, legendarnym miejscu oraz w strefie piwa można było próbować ciekawych piw w codziennie innych odsłonach. Dotarliśmy po adres Świętego Jana 30 w Krakowie do Tap House'u pracowni piwa, gdzie cieszymy się gościną zaserwowaną przez pracownię piwa. Bardzo nam miło, że jesteście, że dotarliście. To kolejny przystanek na etapie naszej premiery Say No More i bardzo się cieszymy, że przyszliście i że jesteście z nami. Zapraszamy serdecznie, piwa są bardzo zacne. I wpadajcie do Tap House'u nie tylko na premiery, ale browar. Polecamy się na przyszłość. Uciekliśmy na chwilę od popularności, która nas spotkała w Tap House'ie i pijemy właśnie Atak Chmielu w lokalu, w którym nikt nas nie rozpoznaje. Viva la Pinta! Tak, nikt nas nie rozpoznaje, bo są tutaj inne gwiazdy. Jesteśmy w lokalu dedykowanym najstarszemu polskiemu browarowi rzemieślniczemu, browarowi Pinta. No i przy tej okazji chcieliśmy Wam powiedzieć o kamieniu milowym i polskiej legendzie, czyli pierwszym polskim piwie kraftowym, Atak Chmielu IPA. Na rynku od 3,5 roku, piwo, które zaczęło to wszystko, co się teraz dzieje. Wciąż dobry, wciąż bardzo smaczny. I przy tej okazji chcieliśmy powiedzieć o tym, że jak wiecie, strasznie lubimy się z browarem Pinta i już niedługo będziecie mogli się o tym przekonać przy okazji już trzeciego naszego piwa urodzinowego. Czyli B-Day 3.0, a ja z Ziemowitem zadbamy o to, żeby to było naprawdę coś szczególnego. Zdekompletowani, zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi kończymy nasz piwny trip we Wrocławiu, gdzie dotarliśmy do kontynuacji. Jednego z najbardziej hopheadowych miejsc na mapie polskich multitapów. Całe szczęście, że to koniec, bo
więcej nie daje, to się chyba rady. Ostatnie piwo.